Cześć, tu Seba. Właśnie jestem w lesie koło sanatorium olsztyńskiego dla astmatyków. Ludzi, którzy chorują na astmę po prostu, nie? No i obok tego sanatorium jest duży taki park, las. Las biegnący aż w chuj daleko, nie? No i sobie takie przechodzę między tymi krzaczorami w lesie i widzę takie kurwa grzyby. No grzyby, proste grzyby, no. O takie o. Gdzie ten grzyb? A tu jest. Jeżeli wiecie, co to za grzyb, napiszcie w komentarzu lub co. Dalej będę chodził, szukał grzybków, ale je, jak to mówicie, fotografował. Nie zbierał, nie zrywał, bo przyjdzie jakieś zwierzę, jakiś ten harlak i wpierdoli to, bo to jest jego pożywienie, tak? Nie wiem, jak mógłby to nazwać, ale zwierzęta czterokopytne wpierdalają takie rzeczy. I powaga, tak jest. Ale to porozpierdalane. Żebyście zobaczyli. Jakby nie wiecie, jakby gdzie zbierać chrust na zimę, jakby zabrakło węgla. To tu jest. Pełno tego. O, ale byciun. Ja pierdolę. Tylko nie wiem, co to za grzyb. Ale grzyb. Bydlak niesamowity. Zaraz wam pokażę. Też możecie skojarzyć, co to za grzyb. Co to za grzyb, bo ja tego nie wiem. Ale dość spory. A pod tym jeszcze jest jeszcze większy. Ja pierdzielę, ale wysyp teraz tych grzybów na jesieni, to tylko iść do lasu i się nazbierać. Tylko pytanie, jak ich zbierać? Bo są ludzie, którzy się nazywają grzybiarzami, nazywamy ich grzybiarzami, oni się znają na takich grzybach i wiedzą, co, kto, co, jak wygląda grzyb jadalny, a jak wygląda grzyb niejadalny. Więc dlatego wam pokazuję tu grzybków trochę, żebyście wiedzieli, jakie grzyby są w lesie olsztyńskim pod sanatorium w Olsztynie. Także jak coś, jak mnie jakiś kleszcz złapie i dostanę opon mózgowych, to wszystko wina waszego TikToka albo YouTubera. Nie jestem takim ciekawym YouTuberem i powiem wam szczerze, nie chwalę się sobą. Następny grzybek. No, tych grzybów trochę jest, powiem szczerze. Tylko trzeba umieć je odróżniać. Odróżniać i szukać. Umieć szukać przede wszystkim. Bo są grzyby jadalne i niejadalne, tak jak mówiłem. I są grzyby, które się umieją schować pod każdym drzewem, każdym źdźbłem. Także grzybów jest tu od chuja, jednym słowem. Można przyjechać na grzyby pod Olsztyn, pod Węgorzewo, pod Warmię, na Warmię Mazury. Można przyjechać na grzyby do WDK w Olsztynie, do lasu, do parku WDK, jak to woli.
No i takie o grzyby sobie są. I sobie rosną. Jest tu chmara grzyb. Te takie grzybki. Chmara grzybów. Totalnie chmara grzybów. Tylko one muszą podrosnąć. Bo to są niewyrostki dopiero. No. Także nie wiem, co to za grzyb. Jeżeli ktoś wie, może powiedzieć. O, naderwany grzyb. Zjedzony. Także tych grzybów jest trochę. Można rzec, że te grzyby rosną sobie od tak. Wchodzisz do lasu i sobie rosną. Tylko uważaj, gdzie stąpasz. No. Już widać, że ktoś w lesie był. O, nawet klapki zostawił w lesie. Chyba mu się śpieszyło. Bzykał się z kimś albo co? Ciekawostka taka. Jak można klapki zostawić w lesie? I to blisko pętli autobusowej. Może dużo chciało mu się sikać, czy srać, czy Hugo wie, co tam jeszcze. Bo w lesie można się wypróżnić, owszem. Można się liście podetrzeć, owszem. Ale się takich rzeczy nie zostawia w lesie. To jest pytanie. Po co ktoś miał zostawić by klapki w lesie? To jej las. No ale to tak jak mówiłem. W lesie jest dużo fajnych rzeczy. Do obejrzenia, do zobaczenia. Wszystki. Ktoś już ognisko palił. Jakby ktoś nie wiedział, to jest zwęglone drzewo. Tak. Tu mam następną sieć grzybu. O, nie jednym słowem. Jak to mówi się. Idź po grzybach, a dojdziesz do wyjścia. O, maślaka znalazłem. Takiego małego, średniego. Wielkości, o, jaka fajna frajda. Tak, to jest maślak. Chyba. Nie znam się, czy to jest maślak, ale wygląda jak maślak, albo jak podgrzybek. Ale bardzo fajnie. Udało mi się jadalny grzyb znaleźć. Tu następny jeszcze. Skubany. No, albo to maślak, albo to podgrzybek. Nie wiem, nie mogę powiedzieć, nie mogę stwierdzić. Wy się tam w komentarzach opisujcie, co to za grzybki. To jest takie łubu dubu, panie prezesie naszego klubu. A tak wygląda szatan. Akurat to rozpoznałem. Znam niektóre muchomory. To jest kolor szatana. Tak się nazywa ten grzyb. Jakby ktoś nie wiedział. No i wyszliśmy na polną drogę. Blisko pętli koło tego sanatorium. Tak jak mówiłem, można wejść do lasu kulturalnie. Kulturalnie browara sobie otworzyć, kulturalnie sobie wypić, ale schować do plecaka butelkę lub puszkę po wypiciu piwa
nie śmiecić, nie rozrabiać, dbać o tą przyrodę, bo widzicie, co się dzieje na świecie, widzicie, co się odpierdala z przyrodą, z klimatem. Także zdrówka życzę, pomyślności itd. A ja trochę tych fotek porobię i wam wyślę, żebyście widzieli, że nie takie złe te YouTube bywa.